Otóż ostatnio z panem profesorem Kubisiem wykonaliśmy taką pracę o takim właśnie konceptualnym, pojęciowym, jakby modelu banku. I chciałbym właśnie kilka słów o tym powiedzieć. Idzie w ogóle o problem negowania i o problem negacji w ogóle. W takim, powiedziałbym, filozoficznym ujęciu. Rozpocznę, tak jak zawsze rozpoczynam, od... Ponieważ będzie mowa o ideach, wcześniej mówiliśmy o ideach Maclean'a, teraz będzie mowa o ideach takich już czysto platońskich. Rozpocznę od wątku gigantomachii, takiego historycznego wątku związanego z ideami i krótko opowiem o takim wątku stawiania spraw na głowie. Bo to, co zrobiliśmy, to postawiliśmy spraw na głowie. Otóż przynoszę tutaj mojego ulubionego filozofa, czyli Platona, który tak w Tajtecie pisze. Jedni z nich, z nieba i ze świata niewidzialnego, wszystko na ziemię ściągają, po prostu rękami skały i drzewa obejmując. Bo dotykając wszystkich takich rzeczy, upierają się już przy tym, że istnieje tylko to, co można uderzyć i czego można jakoś dotknąć. Określają ciało i istnienie jako jedno i to samo. A jeżeli ktoś inny powie, że istnieje coś, co ciała nie ma, gardzą nim, w ogóle nie chcą już niczego dalej słuchać. I ta jedna odpowiada, doprawdy straszne typy wymieniłeś. Ja już nie jednego takiego spotkałem. I to jest, proszę Państwa, opowiastka jakby taka platońska, zabawna trochę. Oczywiście idzie o teorię idei, no i o to, że ona była krytykowana i to była bardzo mocno krytykowana, w szczególności przez Arystotelesa, chociaż już przez Platona, pamiętacie, dostanie też była podważana. No i jednym z argumentów Arystotelesa było coś takiego. No dobrze, jakby masz takie idee, jakieś, to są jakieś istności, jakieś duże wielkości, powiedzmy. No i te idee gdyby spróbuję zanegować. Na przykład masz ideę człowieka, tak? No i teraz czym jest idea nieczłowieka? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak idea nieczłowieka? No, najczęściej jak my współcześnie myślimy o negacji, to myślimy, jak często logicy myślą, że mam jedno zdanie, tak? Neguję to zdanie, to znaczy, że jeżeli wartość logiczna pierwszego była prawdziwa, to tamtego jest fałszywa i tak dalej. Wymieniamy sobie tak wartości logiczne. Niemniej z samym negowaniem są związane jakby kłopoty filozoficzne, które są znane od starożytności. No chociażby to, jak negować właśnie jakieś większe istności. Jak próbować jakby to modelować matematycznie właśnie. Jak próbować odpowiedzieć na pytanie, jak większe istności negować. No w szczególności mamy powiedzmy jakąś teorię naukową, no i wyciągnę do zdania, jakby z tej teorii je zaneguję. Przecież taka negacja, gdyby ona nic nie wniesie. Jeżeli chcę negować, to chciałbym zanegować może nawet całą teorię filozofii. My nic innego nie robimy, w zasadzie negujemy nawzajem swoje fundamentalnie różniące się teorie. Na tym polega uprawianie metafizyki w rzeczywistości. Tak samo wiem też, że kilka wątków takich odnośnie negacji podam. Wiem, że zanegowanie zdania i zanegowanie nazwy to są dwie różne rzeczy. Tak? Jeżeli ja spytam, gdzie jest moja książka, ktoś mi opowiada tutaj, ja mówię, nie, to nie jest moja, to nie jest książka. No to mówię co innego, gdybym powiedział, że to nie, to jest nie książka. Tak, tak samo, bądź jeżeli popatrzymy z perspektywy, to jest Arystotelesa analiza, no jeżeli ja chcę powiedzieć, że no bo jakoś to, co negowane, czy negacja i to, co negowane, jest jakoś powiązane ze sobą. Tak? W logice przywykliśmy, że wartości logiczne się po prostu odwracają trochę. 0,1 w tym wartościowej logice. A gdybyśmy wzięli, rozważyli kogoś szczerbatego, no to kim jest ktoś szczerbaty? No to jest ten, który nie ma zębów. No ale on, co zauważył Arystoteles, on musi być w możliwości posiadania jakby zębów. Tak? Bo nie możemy powiedzieć o kimś, kto nie może posiadać zębów, że jest po prostu szczerbaty, bo to wtedy jest bez sensu. Czyli to, jak łączy się albo ślepy na przykład. Ślepy może być tylko ten, który z natury może widzieć. No inaczej nie będzie ślepy. Czyli negowanie jako takie no, łączy w jakiś specyficzny sposób pewne struktury filozoficzne, powiedziałbym, no ale w jaki? Tak? W jaki? I spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, czy my odpowiedzieliśmy na to pytanie, czy zaproponowaliśmy pewną odpowiedź matematyczną. W zasadzie w jaki sposób można matematycznie to modelować, powiedzmy. Wątek drugi to jest coś takiego. Powiedzmy, że przychodzi
żona, powiedzmy, w kłótni mówi do męża, że to ty mnie zostawiłeś. Nie? A on odpowiada na to, nie, to ty mnie zostawiłeś, było odwrotnie niż ty myślisz. Że w negowaniu jest coś takiego, jak w jakimś sensie jak stawianie do góry nogami. Odwracanie właśnie. I coś takiego między innymi analizował Achille Warzy. Napisał taki artykuł o geometrii negacji. I do tego się zaraz odwołam, ale wcześniej Warzy się powołuje na Ramseya, który pisze tak. Możemy przykładowo wyrazić negację nie słowem nie, tylko poprzez napisanie tego, co negowane do góry nogami. W szczególności pamiętamy takie falsum, tak i verum. Mamy takie, i one w zasadzie odwracamy o 180 stopni. No i teraz możemy próbować budować jakąś geometrię tego, bo to jest jakieś odwrócenie. Jeżeli weźmiemy trzy wartości logiczne na przykład, to mamy trójkąt i te wartości sobie o 120 stopni na przykład odwracamy. No i takie obracanie wielokątów i badanie matematyczne tych wielokątów właśnie zrobił Warzy. Będąc zainspirowany tak naprawdę, bo to jest tylko syntaksa, tak? Tutaj jest tylko, bardziej mu chodziło tylko o syntaksę. Niemniej, gdyby idzie o odwracanie, mi tutaj idzie odwracanie jakby całych struktur. Czy można w jakiś sensowny w ogóle sposób o tym mówić? Może nie można, a może można. Czyli Ramsey myślał tak, że można by sobie taką R-kę po prostu odwracać, tak? I tak ją negować. I to mielibyśmy różne negacje w różnych logikach tam wielowartościowych, powiedzmy, tak? Moglibyśmy sobie tak negować. No i Warzy, tak jak mówiłem, wyróżnił negowanie jako uzupełnianie, czyli zachodzi negacja wtedy, to wtedy, gdy nie zachodzi, gdy P nie zachodzi, bądź negacja jako odwracanie, czyli to negować, to zaprzeczyć, czy powiedzieć, że sprawy się mają właśnie na podwór. No i tak jak mówiłem, on przy pomocy odbić i obrotów, jeszcze z jednym kolegą, napisali taką pracę, gdzie wskazywali na tak zwane wielokąty prawne. No i po przestudiowaniu tej pracy trzeba powiedzieć, że faktycznie jest tam trochę geometrii, ale to jest bardzo prościutka geometria, bardzo sztywna. Też, no bo to są sztywne, wielokąty są sztywne. No i można by to spróbować jakoś trochę uciągnić, albo spróbować jakby zbliżyć do tego, o czym Platon i Arystoteles mówili, czyli żeby jakieś struktury trochę bogatsze znaleźć. W Polsce takimi rzeczami zajmował się m.in. Benedykt Bornstein i on tak, ja bym powiedział, że on był takim prekursorem takiego mereotopologicznego definiowania negacji. Pan profesor Jan Tatman, taki mereotopologiem, zajmował i napisał tekst, który też właśnie, który jest pewnym krokiem w stronę takiego uciąglenia, powiedzmy, negacji. Tam neguje się w to, mając pewne narzędzia topologiczne, mam jakąś przestrzeń, wybieram jakiś kawałek tej przestrzeni, biorę jej wnętrze i później dopełnienie. I tak się definiuje na przykład negację. Choć można wziąć nie tylko wnętrze, ale na przykład dopełnienie, czy domknięcie, kiedy to było to domknięcie topologiczne. Czyli to był ten, co tłumaczył Kampla? Tak, to był ten. To według mojej opinii to był wybitny metafizyk, który wiele idei we współczesnej logice matematycznej, znaczy logice przede wszystkim, czy logice filozoficznej, był prekursorem. No i my zaproponowaliśmy tak konceptualnie tylko, bo to jest tylko taka zabawa konceptualna, żeby o negowaniu mówić jako odwracaniu kierunku strzałek w kategorii. Czyli jako mówić o takim totalnym odwróceniu do góry nogami świata, czyli po prostu odwróceniu, czyli przejściu z kategorii jednej do kategorii odwrotnej, czy przeciwnej. I jeżeli, żeby oddać tą ideę jakiegoś połączenia, jakiegoś silnego, ale głębokiego związku, niejasnego pomiędzy tym, co negowane i negacji, to żeby spróbować to zamodelować jako ćwiczenie ontologiczne, powiedzmy, przy pomocy sprzężenia teorii o kategorii realnego. I krótko o tym chciałbym powiedzieć. Kategoria, dlaczego kategoria? Dlatego, że kategoria, jak sądzę, najbliżej odpowiada idei, dlatego, że to jest kolekcja, która w ogóle nie musi być zbiorą oczywiście, ale ona może być wszystkim w zasadzie. Ona ma bardzo, jest tylko trochę takich, powiedzmy, warunków, które trzeba spełnić. No mamy jakieś obiekty, chociaż z obiektów możemy zrezygnować. Pomiędzy tymi obiektami są jakieś strzałki. No i te strzałki w zasadzie muszą się, te, które się składają, to muszą być, to składanie musi być łączne. No i mamy też strzałkę identyczności dla każdego obiektu. I w zasadzie jakieś prawo identyczności, które jest oczywiste, które może identyczność nic nie zmienia. To bardzo proste zasady czy definicje kategorii. No i dzięki temu możemy takie duże całości rozważać. A nawet może i całą matematykę w jednej kategorii. Mamy kategorię zbiorów, to jest pierwsza kategoria. Strzałki to są funkcje pomiędzy zbiorami. No właśnie.
prezentacji będę musiał mówić o tym, bo być może przy przegrywaniu PDF się tak to urwał, a to jest możliwe. Kolejna kategoria to jest kategoria na przykład przestrzeni topologicznych, gdzie mamy obiektami są przestrzenie topologiczne, a kształtami są homomorfizmy, homeomorfizmy topologiczne i mamy kategorię grup, kategorię dowodów, kategorie małych kategorii, czyli takie kategorie, którymi obiektami są kategorie, ale małe, czyli takie, kolekcja obiektów jest zbiorem. Jak kolekcja obiektów jest zbiorem, no to wtedy to jest mała kategoria. Jak wezmę wszystkie te kategorie i funktory pomiędzy kategoriami jako strzałki, to dostaję kategorie, małe kategorie. Możemy też brać jakby kategorie bardzo ciekawe, które pomiędzy strzałkami też jakby są pewne strzałki, jak na przykład w homotopie. Tak? Pomiędzy funkcjami mamy funkcję kolejną. No i to też są takie kategorie wielowymiarowe. Także w kategoriach rozważa się bardzo jakby ogromne obiekty. Rozważa się ogromne obiekty. No i teraz w prezentacji dalej miałem kilka pojęć zdefiniowanych, kilka pojęć kategorialnych, które w bardzo łatwy sposób się, że tak powiem, odwracają. Otóż jeżeli sobie wyobrazimy kategorię, no to takie standardowe wyobrażenie kategorii jest, powiedzmy, jakiejś sytuacji w kategorii jest takie, że mamy trzy obiekty i strzałki pomiędzy tymi obiektami. Jeżeli obiekt dany jest na początku i na końcu strzałki, to znaczy, że on jest, początek to jest dziedzina, a koniec to jest kodziedzina, tak? Czy przeciwdziedzina strzałki, czy kodziedzina strzałki. No i teraz istnieje taka operacja formalna, dla każdej kategorii można coś takiego zrobić, że biorę, zamieniam po prostu kierunek strzałek. W każdej sytuacji w danej kategorii. Tylko zamieniam kierunek strzałek. To znaczy, powiedzmy tak strukturalnie patrząc, no to jest tylko odwrócenie. Tylko odwrócenie kierunku strzałek. No i dlatego w taki sposób powstaje za każdym razem, jeżeli wszystkie strzałki odwrócę, powstaje kategoria dualna, czy kategoria przeciwna, czy odwrotna. I to jest taki, można powiedzieć, formalny proces. Tak? Formalny proces. Jeżeli popatrzymy na teorię kategorii jako teorię formalną, no to on polega, powiedzmy, z perspektywy języka tylko tej kategorii, na zamianie dziedziny na kodziedzinę, kodziedziny na dziedzinę i złożenia dwóch strzałek na odwrócenie złożenia dwóch strzałek. Czyli z perspektywy takiej syntaktycznej, to jest jakby bardzo łatwo, każdy dowód, można powiedzieć, w teorii kategorii, można zamienić jak gdyby na dowód dualny. Tak? Czy każde twierdzenie na twierdzenie dualne i te dowody się przepisuje tak niemalże automatycznie. No i teoria kategorii, jak twierdzi na przykład Steve Eoday, jako pierwsza teoria zauważyła taką, no nie chcę być pełną, ale taką pełnokrwistą dualność matematyki. Bo w niej ona się w całości i w pełnej ogólności odbija. Dzięki właśnie temu, że możemy tworzyć te kategorie dualne. I jest też taka zasada dualności, że jeżeli mamy zdanie elementarne i mogę je udowodnić w języku czy w aksjomatyce kategorii, to mogę też udowodnić w tej aksjomatyce zdanie do niego dualne. Czyli gdzie zamieniam po prostu tylko dziedzinę na podziedzinę i tak jak mówiłem. No i teraz można by sobie pomyśleć, i teraz na przykład, mamy pojęcie monomorfizmu, bądź pojęcie endomorfizmu w kategoriach i te pojęcia jakby ze sobą są dualne. Tak? No, tylko zamieniam w definicji zamieniam znowu te pojęcia domain i codomain i epimorfizmu, tak, nie epimorfizmu, tak, monomorfizm i epimorfizm. Czyli to są uogólnione pojęcia różnowartościowości i subiektywności, tak, z teorii mnogości. Może nie w każdej kategorii, ale w kategoriach, w których możemy wyróżnić takie obiekty początkowe i końcowe. Początkowy obiekt to jest taki, że z tego obiektu idzie strzałka do każdego innego w całej kategorii. A początkowy to jest taki, że z tego obiektu idzie, że do tego obiektu dochodzi strzałka z każdego innego obiektu. No i na przykład i okazuje się, że te dwa pojęcia są ze sobą dualne. Tak? Że one są ze sobą właśnie tak powiązane. Tak w nieoczywisty sposób, ale są ze sobą tak powiązane. No i tutaj ta nasza propozycja była taka, żeby próbować właśnie modelować, czy jakby pojęciowo ujmować dla celów filozoficznych negację jako dualność. Czyli mam ogromne struktury, kategorie
I mogę sobie w taki formalny sposób w zasadzie tworzyć no, takie odwrócenie do góry nogami właśnie, taką zanegowaną kategorię. Oczywiście, nie mogę, jeżeli rozważam kategorię grup, to nie mogę powiedzieć nieprawda, że grupa, czyli że kategorie nie grup. Nie ma czegoś takiego, nie ma kategorii nie grup. No ale mogę w tej kategorii po prostu pozadać szarówki i próbować badać, jak wygląda zanegowana, czyli dualna do tego kategoria grup, gdzie odwracam wszystkie homomorfizmy, czy do góry nogami. I to jest nasza pierwsza propozycja. Czyli było pytanie takie, jak próbować filozoficznie negować wielkie struktury? Załóżmy, że te struktury są, załóżmy, że mówimy o ideach, jak na przykład Arystoteles, jak Platon o nich mówił, my sobie je zamodulujemy, żeby jakoś uwagę ustalić jako kategorię. No i właśnie pojęcie dualności czy kategorii przeciwnej byłoby takim odpowiednikiem. Także mamy pewne narzędzia matematyczne, konceptualne, które potrafią to modelować. Druga propozycja, też było ich więcej, druga propozycja jest taka, żeby próbować modelować negację jako sprzężenie. Otóż sprzężenie, jeżeli mamy dwie kategorie, to pomiędzy nimi mogę z jednej kategorii przejść punktorem do drugiej i później jakoś wrócić. Na przykład mogę z kategorii grup przejść do kategorii zbiorów, zapominając grupową strukturę i później jakoś spróbować wrócić. I okazuje się, że jest możliwość jakby takiego powrotu przy funktorach tak zwanego zapominania i to są funktory wolne. W tym przypadku no to byłby funktor grupy wolnej. No i te dwa funktory są ze sobą sprzężone. Nie wszystkie funktory takie jak chodzę pomiędzy kategoriami są sprzężone, ale te dwa ze sobą akurat są sprzężone. Później na przykład funktor wnętrza topologicznego i inkluzji mnogościowej. To są funktory też ze sobą sprzężone, jak się okazuje. I co chyba jest największym zaskoczeniem dla logików, jak sądzę, przynajmniej dla mnie to było, nie jestem, ale dla mnie to było zaskoczenie, to jeżeli sobie myślimy o kwantyfikatorach ogólnym i egzystencjalnym, takie jak znany jest z kursu logiki, to te dwa kwantyfikatory negacją potrafimy zdefiniować jedne za pomocą drugiego. A okazuje się, że je łączy właśnie silniejsza taka zależność i to one są ze sobą sprzężone. Definiuje się odpowiedni kwantyfikator, znaczy odpowiedni funktor. Najpierw myślimy o formułach z jedną zmienną zdaniową, zbiorze formuł z jedną zmienną zdaniową jako kategorii. Później na dole mamy kategorię z jedną zmienną zdaniową plus dodatkową zmienną. No i się okazuje, że funktory w tej kategorii to są, czy w tych kategoriach to są właśnie kwantyfikatory. Dosyć niejasno o tym mówię i macham rękoma, ale na prezentacji to byłoby troszeczkę jaśniejsze i tego tak bardzo krótko się nie da też wyjaśnić. I niemniej, co było zaskoczeniem, jak sądzę, to właśnie to, że ta sama, taka, jakby uniwersalna struktura matematyczna stoi za połączeniem kwantyfikatora, czy takim związkiem, ja to nazywam nawet gestaltem takim matematycznym, za kwantyfikatorami, jak i za operatorem wnętrza topologicznego i inkluzją, jak i za, nie wiem, funktorem grupy wolnej i funktorem zapominania, jak i za wieloma innymi pojęciami. Takim kresem rozwoju teorii kategorii dla wielu teorii kategorystów było właśnie odkrycie pojęcia sprzężenia. Teorie kategorii najpierw Maclay z Ellenbergiem wymyślili po to, żeby kategorie w zasadzie były tylko pojęciami pomocniczymi. Oni badali przekształcenie naturalne i potrzebowali funktory, bo funktory to są przekształcenia naturalne niektóre, czy tam rodziny funktorów. No ale żeby były funktory, to one muszą mieć jakąś dziedzinę, od czegoś muszą prowadzić i do czegoś dochodzić, czyli wprowadzili kategorie. Po prostu tak wprowadzili bez żadnego, nie mając w ogóle żadnych intencji, żeby te pojęcie by urosły do jakiejś większej skali. No aktualnie mówi się, że teoria kategorii jest realną alternatywą dla całych podstaw matematyki, czyli dla teorii mnogości. Zatem kategorie jakby są, no, ich waga jest o wiele większa niż przypuszczanie Ellenberg i Maclay na początku. Niemniej właśnie, jak zbadali przekształcenie naturalne, no to w 55 czy 56 roku Kahn, czyli doktorant Ellenberga,
odkrył pojęcie sprzężenia. No i to pojęcie doprowadziło do wielu innych jeszcze, no takich rozpoznań w matematyce, dzięki teorii kategorii. No i jak się okazało, Maclane w swojej książce klasycznej kategorii dla zawodowego matematyka wymienia dziesiątki, jak nie setki sprzężeń w matematyce. I za każdym razem one jak sądzę, są zaskakujące. Czyli kategorie przynajmniej tyle, że w takim sensie ujednoliciły matematykę, że właśnie znalazły takie gestalty, czyli takie silne, pojęciowe zależności, takie jednolitości, można by powiedzieć, które łączą dalekie od siebie często matematyczne zjawiska, no i które też właśnie mogą służyć jako takie tylko pojęciowe przybliżenie negowania. I w taki naturalny sposób, jak sądzę, pojęciowy uogólniają tą ideę Waziego, żeby negowanie widzieć jako właśnie jakieś odwracanie, jakiś rodzaj odwracania. To byłoby takie odwracanie konceptualne, które zresztą Lovir wykorzystał nawet w podstawach matematyki. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że jeżeli byśmy próbowali modelować, no bo było trochę matematyki, a jak teraz można by myśleć o jeszcze ontologii? Pan profesor Biłat, choć teraz musiał wyjść, zajmował się przez długi czas z negatywnymi stanami rzeczy. Fenomenolodzy badali takie problemy. Ta róża jest czerwona. Temu odpowiada jakiś stan rzeczy, no bycie czerwoną tej róży. No ale jeżeli mówię, ta róża nie jest czerwona, no to temu, czy odpowiada, czy nie odpowiada stan rzeczy, bycie nie czerwoną tej róży. I fenomenolodzy badali to dosyć dokładnie i tam wiele subtelnych analiz było. No i można by powiedzieć tak, no pewne stany rzeczy pozytywne i negatywne są ze sobą jakoś powiązane. Ale nie wszystkie są ze sobą powiązane. Ten szczerbaty nie jest powiązany jakby ze wszystkim, tak? Tylko z tymi, którzy mogą być szczerbaci. Zatem można by pomyśleć, że tak samo jest ze stanami właśnie rzeczy. Tak? Negatywne stany rzeczy istnieją o tyle, jeżeli zamodelujemy je jako kategorię, o tyle, o ile istnieje jakiś funktor, który jest sprzężony. I to zagadnienie istnienia funktora sprzężonego jest zagadnieniem nietrywialnym, bo ono się przekłada bardzo często w matematyce na istotne problemy matematyczne. Ważne problemy topologiczne na przykład można zinterpretować jako istnienie na przykład lewego funktora sprzężonego. Tak samo jak w ontologii. Nie jest wcale trywialne, kiedy istnieją albo nie istnieją negatywne stany rzeczy. I tym samym chciałbym skończyć. Dziękuję bardzo.